wszystkim, z tej strony Maciek. Dzisiaj wyślemy paczkę dla kolegi Szymona, bo zamówił sobie u mnie pająki. Pająki, które mu wyślę, to samczyk z gatunku Nandu Chromatus subadult. Prawdopodobnie subadult samczyk Power Regalis. I dwa pajączki, jedna samica, jeden maluszek, których nie zdradzę, można sobie zobaczyć u kolegi Szymona podczas unboxingu. Pająki wysyłam w takich pojemniczkach, które potem zapakuję w taki kartonik. Jak przekładamy samczyka Nandu Chromatus. Wyciągamy zmienne elementy wystroju. Prezentuje się tak. Teraz nie pozostało nam nic innego, tylko go odłowić. Także chodź. Przykrywam pajączkę dodatkową warstwą papieru, żeby nic mu się nie stało podczas podróży. Przykrywam wieczkiem. Ups. Dodatkowo owijam taśmą izolacyjną, żeby pojemniczek się nie otworzył podczas wysyłki. Teraz przenosimy się do samczyka albo samiczki z gatunku Power Regalis. Pajęczek znajduje się tu. Jak widzimy, próbuje tego uciekać. Też wyjmiemy zbędne części elementów stroju. Tak się prezentuje owy osobnik. Nakrywam pojemnik i próbuję go gdzieś tu zwabić. Wchodź do pojemniczka. Poetka nie chce współpracować, ale bywa i tak. O, niestety nie chciała współpracować, więc musiałem przerwać nagrywanie. Przy okazji, żeby was nie zanudzać, już sobie opakowałem i ponumerowałem każdą rzecz, która tu się znajduje oraz stworzenie. Teraz przechodzimy do pakowania, do kartonu. Karton już jest wyłożony trochę makulatury, folia bąbelkowa i po kolei wkładamy rzeczy. Zaczniemy od największej. Teraz stopniowo. Pomiędzy wkładam jeszcze papier, żeby się nie poobijały stworzonka. Tutaj kolejny pakuneczek.
Nie, czy mi się tutaj pomieszczą te rzeczy, które przygotowałem dla kolegi Szymona. Ale myślę, że powinny dać radę. O. Jeszcze trochę papieru. Kocham do pełna, żeby wszystko było sztywne, nie latało po kartonie. Ostatnia rzecz. Układam ostatnią rzecz. Papier. Liścik. Dobrze zabezpieczamy i lecimy na pocztę. A jeśli chcesz zobaczyć, co tam się znajdowało w tych gratisach, zapraszam na kanał Szymona. Link poniżej. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Siema.